Siema w kolejnym odcinku. Dziś wybraliśmy się do opuszczonego fortu 6. Jeśli będzie podobał ten materiał, zostawcie łapkę, subika oraz komentarz pod filmem. To zawsze bardzo motywuje do kolejnego działania i do kolejnych produkcji. Oraz podajcie na kanał Urbe z Warszawa i kanał Leszego. Także będzie ogień, będzie się działo. No i myślę, że będziecie czekać na tą produkcję petardę. Także zapraszam do oglądania, bo szkoda czasu, a sporo zwiedzania przed nami. Zaczynamy tą wyprawę. Także zaczynamy to zwiedzanie tego opuszczonego fortu 6. Przejdziemy tam dalej. Oczywiście. Sami widzicie, jak się to wszystko prezentuje ogólnie. Tak jest tam wyjście na zewnątrz przez gałęzie. Przejdziemy tutaj. Będziemy po krzaczorach chodzić, czyli po słynnych krzakach. Oczywiście. Jak to mówią. Tu by się było, że było spalenizna. Oczywiście nadepnęłem na to ogólnie. No ale dobra, idziemy dalej. Pokażę Państwu kolejne obiekty. To mniej więcej przedstawię. Mniej więcej tak się to wszystko prezentuje. Sami widzicie. Się to prezentuje. Wejście tutaj. Słynnego tunelu. Opony. Wszystko tu jest. Sami widzicie. Jadereczko. Wyjście słynne. Tak się tam wszystko przedstawia. A ja zrobię pauzę i widzimy się na zewnątrz. Jesteśmy po przerwie. Jeszcze tak coś takiego Państwu pokażę. Mniej więcej. To wszystko prezentuję. Jest wyjście tak. Słynne wyjście. Tam nie będziemy chodzić ogólnie, bo w ogóle wszystko jest zatopione, takie mokre ogólnie. Przejdziemy tutaj. Jest sobie. Dobra. Przeszliśmy tutaj, jak widzicie, do kolejnej części. A my zaraz będziemy przechodzić dalej do kolejnych pomieszczeń. Chciałbym je wszystkie pokazać i fosce. Także przechodzimy dalej. Tamtej strony było wejście zamurowane, a ja mogę Państwu coś takiego pokazać. Przez gruzowisko trzeba iść. No i coś takiego będę pokazywał, a ja będę stopował i będę Wam pokazywać. Dobra, jestem w kolejnej części. Jak sobie widzicie, kolejne zamurowane przejście. Trzeba normalnie po tych krzaczorach przechodzić. Tą fosę też Państwu pokażę, aby lecimy dalej. A tu kolejne pomieszczenie, jak sobie widzicie, ogólnie, jak się to wszystko prezentuje. Tam też jest zamurowane. Trzeba iść dalej. Dobra, jestem po przerwie. Przeszliśmy na kolejną stronę mocy. To są normalnie takie silosy, ktoś tu postawił. Czy da radę przejść dalej? Nie da rady, bo znów jest, jakby się zapadało wszystko. Także lecimy dalej do kolejnych obiektów. Mogę jedynie Państwu coś takiego pokazać, jak się to wszystko tam prezentuje. Dalej mi się zdaje, że nie przejdziemy, bo krzaczory, ale spróbujemy, by Państwu wszystko pokazać. Przepraszam ogólnie, że tak długo czekaliście, ale przez co dziadostwo przejść, to normalnie szkoda gadać. Magazyn farb. Się tak to wszystko prezentowało. Przejdziemy dalej. Ogólnie
Tutaj widzicie, to już Państwu pokazywałem. Lecimy dalej. Coś takiego mniej więcej się kolejne miejsce przedstawia, że to szkielet. Dalej da się przejść? Może i da. Zobaczymy. To mniej więcej się prezentuje, mniej więcej coś takiego. Pokażę Państwu z tamtej strony, jak wyjdziemy stąd. Poczekajcie. Jak sami widzicie Państwo, dalej się nie przeczołgamy. Dalej jest strasznie zarośnięte. Ale pokazałem Państwu z grubsza, jak to się przedstawia. Tutaj zejdziemy na dół i pokażemy na dole to. Dobra, jestem po przerwie. Mniej więcej mogę Państwu coś takiego tam pokazać, jak się tam wszystko prezentuje. Także wracam do punktu wyjścia i pokażę Państwu jeszcze fosę, jak to się przedstawia. Tak jak mówiłem, jestem po przerwie. Ciężko było wyjść, ale wyszedłem jakoś ogólnie. Przejdziemy tutaj. Pokazać Państwu, jak się to mniej więcej prezentuje. Fossa. Sobie widzicie? Może i nie widzicie. Tam jest szlaban. Ogólnie to mniej więcej prezentuje ta fossa. Pokażę Państwu. Ciężko tam było przejść. Wszystko przedstawia. Coś takiego. No i to by było chyba na tyle z tego materiału. Państwu się podobał ten materiał, stawcie łapkę, stawcie subika oraz komentarz pod filmem. To zawsze bardzo motywuje do kolejnego działania. No i tutaj nie przeszliśmy dalej, bo strasznie zarośnięte było. A jeszcze kolce, to ja dziękuję. Tak się to wszystko mniej więcej przedstawia. No i to by było chyba na tyle z tego materiału. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. I widzimy się w kolejnych filmach, produkcjach, odcinkach. I myślę, że Państwu się spodobał materiał i dziękuję za obejrzenie tego materiału, widzowie. Do następnych. Rage on that beat, going crazy. Właśnie zakończyliśmy to nagrywanie tego obiektu. Jeśli się Państwu będzie podobał materiał, to wiecie, co tam dalej robić. Jeśli się komuś nie będzie koniecznie podobał ten materiał, to może nie oglądać, przywinąć do końca i zostawić to bez komentarza. Jeśli komuś się tam będzie, no to dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobał, czy nie. A ja nie przedłużam dalej i żegnam się z Państwem. Do następnych produkcji i odcinków. Siema. Do zobaczenia.